wjechałem w ogóle do Stanów, miałem 21 lat. Najpierw wylądowałem tam przy Nowym Jorku, no i tam znalazłem pracę. Pracowałem kiedyś w warsztacie. Czyli na czarno właśnie pracowałeś sobie, no, w warsztacie? Tak, na czarno tam w ogóle, wiesz, taki polski warsztat. A, czyli tam poznałeś Polski? Tak, właśnie tam się nauczyłem po polsku, ci powiem. Czyli jakby na to patrzeć, nie chodziłeś do żadnej szkoły, tylko po prostu pomyślałeś sobie, mam polskich ziomków, no to po polsku gadać zacznę. No tak, nie miałem za dużo wyjścia, nie? Bo oni mówili wszyscy po polsku, a ja tak dziwnie, pojechałem do Ameryki, nie to, że po angielsku się nauczyć, ale po polsku się nauczyłem, nie? No, no. Ale taką chwilą, no ostatecznie patrząc na to, no to się opłaciło. No na pewno, na pewno. I później dopiero po angielsku się nauczyłem na pewno. No i polski to jest mój, no, czwarty język już, nie? Że tam pracowałem w tym warsztacie, samochody naprawiałem, malowałem, wiesz, jako blacharz byłem. No nie trzeba było maszyny, bo przyjął mi Polak do pracy, bo widział, że silny jestem. To mówię, że zaoszczędzi kasy, nie trzeba tam, wiesz, maszyny kupować. Ja rękami wszystko wyciągam, nie? No i teraz jaka sytuacja to była, dlaczego jestem w Polsce teraz najwięcej, nie? Że robiliśmy tam takie filmiki, też z takim Polakiem się poznałem, gdzie po polsku, nie, robiliśmy coś na jaja sobie, nie? No i po prostu z tego filmiku ktoś tam wyciął na YouTube, wsadził i napisał hardkorowy koksu, tam pompa, coś, nie? Chciało sobie jaja zrobić ze mnie, nie? No i z tego filmiku tak wyszło, ci powiem, tak poszło po tym internecie, że tam było chyba 3 miliony, wiesz, oglądalność przez tam miesiąc czy coś, nie? Ja powiem ci tak dalej, ja sam to widziałem, ale czyli to po prostu nagranie było tak po prostu zrobione dla jajec? No tak, tak, nic nie było planowane, także tak poszło, no i od tej pory tak wszystko się rozwija więcej i więcej, nie? No czyli wszystko zawdzięczasz temu, że rozpropagował ciebie internet. No tak, wszystko przez internet. No dzisiaj właśnie jest taka możliwość i jak mówię, w życiu jest tyle niespodzianek, że nigdy w życiu nie pomyślałem, że coś takiego będzie, nie? Ze zwykłego nagrania budzisz się następnego rana i okazuje się, że 3 miliony osób doszło do twojego wideo oglądania. No tak, tak. No i później na pewno każdy zaczął zapraszać mnie, tam i tak, telewizję, programy i tak dalej. No i to się wszystko kręci, nie? Tak jest w życiu. Jak z kolesiem jakimś będziesz, wiesz, oko ciebie będzie negatywny ludzie, no to sam się staniesz takim, wiesz, negatywnym, nie? Tak. Także musisz mieć, oglądać filmy, żeby pozytywnie wszystko było i lipy nie będzie. Czyli oglądaj z tobą filmy i to jest po prostu wydźwięk alternatywny, żeby nie być przeciętnym, tylko chodzić po ulicy i być uśmiechniętym. Tak, o to chodzi. O to w Polsce też dla ludzi tego brakuje. Mi się wydaje, że każdy, wiesz, wkurwiony jeden na drugiego. No i po co? Co to da, nie? Jak każdy uśmiechnięty chodził jeden do drugiego, było wszystko naprawdę dużo, dużo lepiej. I właśnie to przekazać chcę, to, że to jest możliwe do zrobienia wszystko, nie? Właśnie zgadzam się, tak samo uważam. Was pozdrawiam, uśmiech na ustach trzymajcie i po prostu hardkorowego koksa oglądajcie i dzięki temu ten uśmiech wzmacniajcie. Tak? Tak, żeby był uśmiech hardkorowy. Jeżeli spodobało ci się moje wideo, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz mi w komentarzu, z kim chciałbyś, żebym zobaczył się w następnym odcinku. Pozdro!